Skrinia X, the key player on them. Głowy do góry, damy radę! And they perform. This is a team. Zielono pakujemy to tutaj. Nie. No dobra. Kto bierze torbę? Ty młody. Wiek. Cyk. Yeah. Co tu się dzieje? Cyk. Dzień dobry. Juju! Idziesz? A Wąski? Kto Wąski? Młodzie. Wąski, Młodzie? Młodzie, no wiesz, my jeszcze tyle przeżyliśmy ze sobą, że ksywek jest więcej niż jedna. Więcej niż jedna. Młodzie, jakby młodszy, to miał takiego wąsza dziewiczego. I stąd Wąski. No tak, rzeczywiście. No miał takiego. Cześć. Ole, ty, weź go nagraj. Już nagrałem. Yeah! Dziewczyny, szczerze. Pech dla was, że on ma kobietę. Zaraz okulary jeszcze. Pech dla was, że on ma kobietę, naprawdę. Dzień dobry. Lecim. Walizki na dole są, czy nie? Walizki na dole. Nie ma powa. Gorąco. O, strasznie, nie? To już spłacone całe następne. Ale patrz, jak pięknie wygląda. No, dziękuję. Który raz byłem dobrze? Tak, opakowany. Szczerze? Z trzeci. No, ja raz byłem na komunii, na wigilii klubowej i chyba to tyle. I teraz trzeci. Karol doesn't know how to do it, so... Karolina, yeah, so... I helped him. Okay. Vede se ti va bene? Penso sì, tranquillo. Se no, se trovo curta, dopo ti posso... No, penso che no. Perfetto. Nagrywasz to, tak? Będzie piękne, no teraz muszę, no. Nie. Pod presją. Questo? Si, si. Mette? Volevo risperare, ma non posso. Cazzo, ce l'hai il collo? Troppo grande. No musimy być drużyną, jak nigdy wcześniej. W ciężkich momentach poznaje się właśnie drużynę, jak reaguje na porażkę i teraz to jest dla nas taki test. Ja mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Dziękuję bardzo. Jako zespół my tylko możemy wierzyć w to i zrobić wszystkim niespodziankę. Bardzo długo i ciężko się przygotowywaliśmy do tego, żeby w tym pierwszym meczu osiągnąć pozytywny wynik. Nie wyszło, taka jest piłka. No siedzi ten mecz w głowie. Ogromne niezadowolenie z końcowego rezultatu, bo w mojej opinii to powinniśmy ten mecz wygrać. Ja nie oczekuję od nikogo, żeby ktoś w nas wierzył. Najważniejsze jest to, żeby w zespole była wiara. Ja nic nie chcę obiecywać, zwłaszcza w futbolu. To jest rzecz niemożliwa. Każdy mecz jest trudny. Najważniejsze jest to, żebyśmy osiągnęli pozytywny wynik. Jedna szesnastka jest gdzieś tu, jesteś tak... No nawet wychodzisz za szesnastkę już tak, wiesz. No, i wtedy. Czy w środek bardziej? Czy na długi? Na długi, co nie? Na długi, okej. Okay. Ale pamiętaj, że jak ty jesteś tym drugim obrońcą i dasz taką kaczkę, ja będę nabiegał, to mam większą i tak szansę wygrać z nim. Nawet tak jak wiesz, bo ja szybciej wyskoczę, timingowo jestem w biegu. Ale jak obrońca stoi. No jak biega też, no to lepiej gdzieś tam zagrać przed po prostu, wiesz, żeby tam ktoś szybciej stawi nogę. Ale jak już obrońca stoi, wiesz, to ma. I gdzieś szło. No i wtedy wiesz, jak ja wtedy nabiegał, no nawet jak przed niego będzie szła ta piłka, no to zawsze mi może być łatwiej gdzieś tam, wiesz, grać i ten timingowy szybciej złapać. Wal pierwszy! Tak! Oj! Spokój. Brawo! Nie! To jest dla kula Adasia, Pawki i Marcina za naprawienie dwójeczek, nie? Najlepszy
najlepszy mecz w kadrze zagraliśmy tutaj 7 lat temu. Możesz Dudek to nagrać. Dudek jeszcze. Najlepszy mecz w życiu zagraliśmy z Jelkiem 7 lat temu tutaj. Dudek jeszcze broni. Pięści prameczka, nie? A czystaj, bo ja też się liam. No to jest. Gdzie jest porwa? Treningi były naprawdę na wysokim poziomie, bo każda jednostka treningowa tutaj to jest na wysokiej intensywności, a przede wszystkim jest jakość. Jest jakość, widać to u każdego zawodnika, że chce, że ciężko pracuje, że walczy o pierwszy skład i rywalizacja jest, to naprawdę cieszy i to daje taki pozytywny problem trenerowi, bo jest z czego wybierać. Here behind the goals, it's to collect the balls. Yes. Okay. To collect the balls and to from both sides. From the both sides, there will be two here and more two there. Yes. Okay. Okay. To collect the balls, yes. And then to give to the balls to Maciek and Cosimo. Yes. They will be on, yes, sidelines. Okay. Okay. Fine. In the end, you can get all autograms from the boys. Franiu, przychodziło na mecz 20? No. Jak graliście z Lechią, bo z Legią po 25? Chyba w 4 mecze, jak podnożysz. Nie, ale tu przychodziło, nie? Ty mówisz, że tu 20 koła przychodziło, chyba na Barcelonę. Był fur. Teraz przypomnijmy twoją scenkę jeszcze. Ej, ziomuś, daj mi koszulkę. Pa. Stara historia. Stara historia. Odgrzewają kotlety. Nie widzieli, no to coś zobaczymy. Teraz odgrzewają kotlety. Druga też? Nie, tutaj. Tutaj jest troszkę dalej. No, a teraz są. Proszę. Czemu tam uleżysz? Wybiec, wybiec, dobrze. Na dzieciaką. Zabrał, dorosły piłkę, zabrał? Tak. Musiałem interweniować. Musiałem interweniować. Pamiętasz, no, swoje pierwsze mistrzostwa Europy, które oglądałeś? Które oglądałem? Oglądałeś, tak. W TV? O kurczę. Nie, to chyba 96 rok. 96, tak? 96, no Anglia, no to jest poborski. No wtedy, no. Gdzie te mistrzostwa oglądałeś, pamiętasz? Nie, w chacie, w Subicach. To na pewno było w Subicach. To jest ten słynny gol ze Szkocją, nie? Gazy. A to jest chyba... Właśnie nie wiem, tak mi się wydaje, tak wygląda, że to jest ten jego słynny gol. A, Toldo. To chyba jest Radosz po konkursie rzutów karnych, nawet widać po koszulkach tam w tle, że... Di Biagio? Tak jest, tak jest. I Del Piero. Del Piero, Nesta. Nesta. I Cannavaro, nie? Z włosami. Może być Cannavaro jeszcze z włosami, tak. Pamiętam, że wtedy Buffon chyba miał kontuzję przed turniejem, doznał i z tego tytułu właśnie Toldo zagrał. Takim też bohaterem został tego turnieju. No, no, się. Dokładnie. On chyba w ogóle w meczu samym dwa karne złapał, czy nie? Dokładnie tak było. Ha, Poldi. Pierwsze mistrzostwa Polak. Naszej w historii, no. 2008 rok, w sumie miałem okazję też tam być. No po pierwszym meczu już było, wiesz... Ciężko, no już byliśmy w takiej sytuacji znowu, gdzie w tym drugim meczu trzeba było grać o wszystko. Nasz rodak Roger strzelił pierwszą bramkę, w sumie ze spalonego. Prowadziliśmy 1-0 i nie wiem, czy będzie jakaś jeszcze kontynuacja, to jest tak. No jest, niestety tak. Jest kontynuacja, jest Howard, w sumie bardzo fajny koleś, naprawdę. A propos łączy nas piłka, takie oglądanie tego meczu z Bartkiem Kurkiem. A witam młodzieży, co się ogląda? Siadam. Opis sytuacji? Prawie, że koła. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zobaczyłem, to, że bardzo głęboko staliśmy przy tym rzucie wolnym, gdzie rzut wolny był z głębi. Spokojnie, gdyśmy stanęli poza, można było stanąć poza polem karnym, to w ogóle nie byłoby takiej historii z tym związanej. To ćwierćfinał. No, dwie legendy. Hiszpania, Włoch. Dwie legendy, no. Tacy dwóch moich chyba ulubionych bramkarzy z takich moich, takich świadomych lat. To są ze Szwajcarią, że to jest karne, właśnie, nie? Ze Szwajcarią. No bo było jasno, jeszcze za dnia. Dokładnie. Słaby. Słabuś jaki. Słabuś jest? Wiem, że Pazdi chciał być ostatni w ogóle. Bo pamiętam, że trener Nawałka do mnie podszedł i powiedział, że ty jesteś 10. Ja wiem, że każdy patrzy na to spektakularne, ale w sumie miałem taki, jak był lockdown, to sobie poszukałem tego meczu i go odpaliłem. I w ogóle pamiętam, jak oglądałem ten mecz, to byłem pod wrażeniem
nas jako drużyny, jak my byliśmy tacy bardzo pewni, bardzo spokojni, podejmowaliśmy duże ryzyko nawet przy rozegraniu piłki, dopiero w drugiej połowie, tak wiadomo, im bliżej było końca meczu, tym jakoś tak bardziej udzielała nam się prostota, ale pamiętam, że tą pierwszą połowę to aż tak sobie nie zdawałem sprawy, jak my dobrze wyglądaliśmy. Był fajny obrazek. Dwóch ziomków już. To jest twoja ekipa. No, moja ekipa. Ale pamiętam radość, kurczę, wybuch radości, to było coś niepoznanego. I też mieliśmy naprawdę, byliśmy bardzo blisko, żeby ich ograć. Sevilla jest grana. Meczowo, tak? Meczowo pod Sevillę. Naszego człowieka z social media zabić w piłku. Nie był zainteresowany treningiem. Widziałeś, jak zmontowaliśmy? Tak. Się wyciągnęliśmy od niego z telefonu też. Nie był zainteresowany i powinien się wylogować do życia, tak? Dokładnie, no. A nie tylko na telefonie. Nie odwraca się plecami do boiska. Ale już był zestresowany, wiesz, że podpadł ci czymś konkretnie. Nie, chciałem po prostu uderzyć sobie nie na bramkę, tylko gdzieś tam z boku. Swoje pierwsze euro. No pewnie było to euro 2012, ale kurczę, już nie pamiętam, jak to było, tak? To było gdzieś tam dawno, miałem wtedy 12 lat. Przygotowaliśmy taki album. Dobra. Zobaczymy, czy pamiętasz te pierwsze zdjęcia. Nie zakładam, żebyś wiedział, o co chodzi. Tu jeszcze nie byłem planowany nawet. Zobacz, ale spokojnie dojdziemy tam do twoich czasów, więc może coś znajdziesz dla siebie. Schmeichel. No brawo. No. Okay. Duńczycy wygrali w 92 roku mistrzostwa. Okay. Czyli nieźle, coś kojarzę. Tu już właściwie urodziłem się, czyli mogę coś kojarzyć. No. Teoretycznie. Teoretycznie. Kurczę. Pamiętałem to. Larsson, tak. Arturo. No. Nie miałem przyjemności sobie z nim zagrać, bo wtedy chyba... Już, tak, był już wtedy w Legii, teraz, w tym roku. Tylko, że wtedy kontuzja właśnie ten mecz gdzieś tam i nie miałem okazji, a bardzo chciałem. Torres. Dobra, to już będzie lepiej. No to już twoje czasy. To już moje czasy powoli, tak. Ale widzisz, to jest ciekawe, nie? Że ty jako z rocznika tego 2000. Zobaczyk. No to myślę, że to ten obrazek, no to już... Tak, to już wiem, tak. To od to się też nadawało już, no. No i też wielkie rozczarowanie niestety, nie? No tak, w 2012 roku. No taka jest piłka, no. Czasami jest dobrze, czasami jest źle, nie? Griezmann. No, teraz Francja ma pakę mocną. Wiadomo. Czyżby Kozi? No, a jak? Młody szef. Będzie mi pomagał. Tak. Co? Chcesz mi pomóc? Co? Ale patrz, świetnie, bo jak Koziego nagrywałem, to ty przyszedłeś, a teraz na odwrót. Co, mogę masz? No. Co na szczerze? A jak wgadniesz coś 92, nie, to... Roku? No. Nie, bo wspominamy... Nie było na świecie wtedy. 2004 nie pamiętam. No właśnie, Kozi, a ty pierwsze mistrzostwa, które pamiętasz? Najmłodszy jesteś, 2003 rocznik. Ja pamiętam w 2016. No, 2016. No, ja sobie 12 lat miałem. A Kamil za to 2012. 2012 już pamiętam. No. Czy ty miałeś ile? 9 lat wtedy? Garrett. Nawet nie myślałem o grze w piłkę. No. Bale. To ten kontuzja. Słynny, jak on ma? Kryśka, tak? Bo to już szybałem, no. Ale coś tam, przed kontuzją, nie? Tak, to było tak, że on leżał, jakiś motyl mu tutaj idzie. Tak, tak. No. Tak, pamiętam. To już bardzo dobrze pamiętam.
myślę, że fizycznie się dobrze czuliśmy. Jakbyśmy nie dojechali fizycznie, to byśmy w drugiej połowie nie podkręcili tempa. No, pierwsza połowa może nie była jakaś taka intensywna, ale no, też chcieliśmy wyczuć przeciwnika, jak Słowacja gra. Oczywiście, że teraz po meczu to można łatwo powiedzieć, że powinniśmy od początku podkręcić to tempo, ale wydaje mi się, że pod względem fizycznym to naprawdę wyglądało to dobrze. Pamiętam na mistrzostwach Europy we Francji wygraliśmy spotkanie po słabym meczu z Irlandią, ale zdobyliśmy 3 punkty i to mieliśmy rację, zagraliśmy dobre spotkanie. I to jest ta różnica. Okay, before we started to talk about what we made these 2 days, where we can realize and comparing what we passed to you guys about the behaviors of our opponent, Slovakia, on Monday, where you can realize what it can be done. We need to touch, we need to mark, okay? Mark and the other one covers. Mark and the other one covers. To win the ball, and it's if it goes for a challenge, it's to win and to put in our strikers the ball. Not to leave it there, because they are quick, they are aggressive with the space to go in front, especially the midfielders. The winger from the left, they are quick, for that it's important to be with our pivot always in the side of the ball, right side of the ball. Ball move, I go for more, where is the ball, to be a filter to our defenders. Okay, and the other ones, one mark or 2 marks if they have the 2 strikers at front. Tomorrow we go to do it only set pieces, focus mainly in our defensive process. Okay, we go to do it also our offensive, but also we need to decide things. Okay, normally Skriniar is the key player of them. They have 3 zones on corners. 1 in anticipation from the front post, 2nd far post, also with him because it's a big difference, and also in the penalty spot with small movements, you don't need to move too much, it's a stronger one. We think to have a mark on him. Okay? To have a mark on him, specifically. Now look, guys. Also, if it's not bigger than him, you need to work that mark to not achieve or to anticipate and to work with the body. Że mogę spędzić urodziny z wami i życzę nam 3 punktów jutro. Dziękuję za dzisiaj, dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Good night and see you tomorrow in stepping up. An album that we showed to our players as well. Yeah. Some moments of Euros and we are wondering what memories you do have with these moments? This is the last one, right? He turned to be a coach or assistant coach. No, it's someone you know, it's very specific to like Robert. To achieve these certain levels, you need to demand to yourself, and he demands all the time. I remember him since he's 13 years old, already 13. But it was a boy already.
you know, pushing himself to improve all the time, and push all the others around, you know, to support all this is the development. Of course, when and he never handled because he wants to have always, you know, to achieve the collective titles, the because he knows with the collective titles, he can also the individual titles. And you know it, and it's always pushing all the other ones with his behavior. And this one you do not like, I guess, too much. No, it was look, this one, it was for, of course I have great memories. It was the first time I saw it, all the country involved, okay, emotionally, with the faith. With you know it, I remember, you know the games previous and also the final. Yeah. Lots of Portuguese people on the boats, on the motos, on the cars, passion, on the right? The passion. Everywhere. You know, to waiting for the bus. Yeah. To you know to drive the bus to the stadium. It was I cannot forget. Of course, we in the end. We don't won, but we cannot forget all the great positive things it was been done, because together we go longer. Together, not only a team, but the whole country, right? Exactly. What about the two tournaments you took part in, 2000 and 1996? You do not like this guy. That was it was a great goal. It happens. Yeah. It happens in this part of this type of the tournaments. Yeah. You know it. Players inspired, they can make the difference. We don't deserve, no, we was better than them. Yes, probably if you pass, we could do, probably we won. This happens, and hopefully on this tournament we have some players like him. He can make the difference in the key moments of the game. I was on the ball, and the rebounds, it was on him. Yeah. He went for him, and then from the back, I started to realize already what he goes to do. Okay. I want to touch one important thing. In my opinion, it's my first time to represent the country. Okay, as a coach. The player represented mine several times, and for me it was always a feeling completely different than represent the club, and especially in this type of tournaments, guys. I think this is we need to feel the importance in the right way, the responsibility to you know to do everything what we can, We cannot reserve. Nothing to deliver. The concentration, the attitude, the work, the run, everything. We cannot reserve nothing. We need to be an extension of our country. All Poles, they need to feel proud in you guys. Proud. We need to fill the heart of everyone with joy, happiness, right. We need to think, and this is something we can do. We have quality, but it's not enough. We need to go more than business. We need to be a team now with all the principles. For that, focus on the task. No limits. Deliver everything what we have guessed. Okay, and the other ones, ready like we have been done. Fantastically, for that I reinforced yesterday the blue teams where they understand the perception, probably they don't go to play in the first 11 and they perform. This is a team. This is what we need. Everybody really okay? What's going on to help and support our teammates. They are on the pitch because they need a reinforce. For that, be aware, read well and be prepared for that. Okay guys, good to know. Uważam, że zagraliśmy twardo. Ja jestem tego przykładem, złym, ale jestem i wszystko jest możliwe.
za łatwo traciliśmy bramkę. Pierwsza bramka też jest, było kilka błędów. Nie powinno dojść do takiej sytuacji, bo mieliśmy przewagę na skrzydle i praktycznie jeden zawodnik ograł naszych dwóch. Wszedł w pole karne, uderzył po krótkim suku, tam był rykoszet. Powinniśmy w tej wcześniejszej fazie to skasować. Wprowadziliśmy drobne detale, żeby nasza linia obrony była dużo wyżej, kiedy my mamy piłkę. Fajnie, że wróciliśmy po stracie bramki. Myślę, że w drugą połowę weszliśmy fantastycznie i wywieraliśmy presję na Słowację. Fajna kombinacja wyszła z tego, bo tam było naprawdę 4-5 piłkarzy naszej drużyny zaangażowanych w tą akcję. Szybko rozegrywaliśmy piłkę na 1-2 kontakty i tak powinniśmy grać kombinacyjnie, szybko. Mój błąd miał olbrzymie konsekwencje, dlatego biorę na klatę. Czerwona kartka trochę, nie trochę, no ale bardzo nam pokrzyżowała plany i zupełnie gra inaczej wyglądała. To był ten moment akurat, gdzie trafiłem zawodnika w stopę, w momencie kiedy kopał futbolówkę. To jest kilka sekund na podjęcie decyzji, no i okazała się niesłuszna. Powtarza się to, co było w poprzednich meczach, gdzie tracimy bramkę ze stałego fragmentu gry. Nad tym musimy pracować i w kolejnych meczach nie dopuścić takiej sytuacji, że mając przewagę w polu karnym pozwalamy spokojnie przyjąć zawodnikowi piłkę i uderzyć i strzelić bramkę. To jest niedopuszczalne, to jest błąd całej defensywy. Musimy pojechać do Hiszpanii i być drużyną jeden za drugiego. Jest szansa na to, żeby wyjść z tego bagna, więc wszystko przed nami i będziemy się bić.